Siemaneczko, mam dla ciebie dwie ważne informacje. Po pierwsze, ten odcinek jest mega dobry, bo spotkałem prawdziwego Aishu Speeda. Aishu Speed? I druga mega mocna informacja i wiele osób na to czekało, wiele osób o to pytało. I uwaga! Te koszulki już są dostępne na sklepie Rizers.pl. Odpaliłem sklep z koszulkami, naprawdę jakość tych produktów jest wspaniała i produkowane są one w polskich szwalniach oraz w polskich drukarnia. Polska góra. Ale jeden markament, bo ta koszulka jest bardzo limitowana. Na ten moment jest ich zrobionych tylko 15 sztuk w każdym rozmiarze, więc naprawdę spiesz się, jeżeli chcesz ją kupić, bo myślę, że ona się wyprzeda bardzo szybko. Ty, fajna ta koleżanka, siema. Ja mam kupę, to wiesz. Ja mam kupę, już tego nie używam. Gdzie jest ten zapro? Uważaj, Hani, znaczy... No, Hani. Siemano, surfero, siema, siema, ej, fajna ta blondyna. Wolna ta blondyna? Czy ma chłopaka, to ciężko powiedzieć, bo wiesz, stary, oni kręcą, ale chuj wie, jaka jest sytuacja. Ty, no to jak kręcą, czyli jesteś wolna, czyli możemy iść na jakąś randkę, nie? Tam chłopak się nie obrazi. Patrz na jego minę. Jaki wkurzony jest. W jakim mieście mieszkacie? Bydgoszcz. Nie gadaj. Ty też? No. Nie gadaj. Igor do mnie dzwoni. Słuchaj. Halo? To mówiłyśmy, gadałyśmy na Ome, słuchałyśmy muzyki i zamówiłyśmy maka. I zaprosiłem je do domu, do siebie. Co trzeba? Pierdolę. Czemu? Nie, nie! Zaczekaj chwilę. Czemu nas skupiałeś? Wiemy, z kim byłyście. Ale tam łamiesz, ale ty. Ale serio, ty jesteś gości czy nie? Bo jestem wam, mówię... Ale naprawdę. Dobra, a jaka ulica mieszkasz? Mogę wam dzielnicę podać, bo jest przesadnie. Wilczak. Okej. No. Rynek, co jest obok rynku? Co jest galeria. No i no, ty jesteś ten No jestem, kurwa! A w galerii przybliżnej jest KFC? Już ja już mam was dość, szczerze. Dobra, ale gdzie to ostatnie pytanie? Dobra, ja ci coś pokażę. Ci się spodoba, to idziemy na randkę. Dobrze. A lubicie grać w gry? Lubicie grać w gry? Minecraft, Fortnite, Simsy. Fortnite? Grasz Fortnite'a? Kiedyś grałam. A to nie widziałyście ja teraz, jaki sklep jest dodany? Nie, ale Laura gra. Da się tu udostępnić ekran? Nie. Czy widzisz? O, widzimy. Tą nowego skina dodali do Fortnite'a. Ilu dziewczynom to pokazały? To było dla ciebie specjalnie, Marta, żeby pójść razem na randkę. Na pewno. Podobało ci się, Marta? Super było. Daj Instagrama. No to ty podaj. Nie, bo ty do mnie nie napiszesz, daj mi ty swojego. No, no nie, obiecuję. Nie, ty podaj, ty podaj i ja obiecuję na palec, że nie napiszesz do mnie. Napiszę, no na palec, to przysięgam. Dobra, zobacz sobie, czy mamy znajomych wspólnych jakichś. Czekaj, Laura! Znasz Macieja? No mówię wam, że jestem zbyt goszczy, no kurde. Ale nie, no way. A wy go znacie? My wychodzimy. Dobra, Essa, widzowie, jedziemy do Bydgoszczy jutro na randeczkę. Essa. Co wy robicie? Co ty robisz? Mój ty mały, słodki blondasku. Jak patrzę na twoje włosy, to myślę... Owieczka. Ej, ale bym sobie zjadł teraz coś słodkiego. A co to jest? Co to? To małe chuj oblane małą, słodziutką, truskawkową spełą. Aż się oblizałeś, widzę. Nie mów tak! Nie mów tak! Ja się nie oblizuję na takie rzeczy, nie mów mi tak! To małe chujki oblane małą, słodziutką. Siemano, ale masz piękny paznokcie. Ja cię kręcę. Kurwa, robię nowe, patrz, pokażę ci tego. To nie jest fakt, tylko to jest ten. Pokażę, bo to jest ten jedyny. Dostała bana za to. Jesteś szalony. Ty jesteś chłopakiem. Jesteśmy oboje chłopakami.
Jak oboje jesteście chłopakami? No ona przeszła na estrogen w wieku tak 12 lat. No ale przecież masz cycki, to jak jesteś chłopakiem? No bo wzięła estrogen, czy tego nie rozumiesz? Urodziła się z k***em, ale co z tego, dalej jest kobietą, prawda? No właśnie. Ty w ogóle się nie znasz na takich rzeczach? No nie znam się. Tak się składa, że się nie znam na takich rzeczach, bo nigdy nie dociepałem sobie cysków, ani nie odcinałem pasów. A ty co brałeś, że z tobą jest znowu coś nie tak? Ja brałem aminę. Ej, chcesz wejść Instagrama? Kurde, ciężkie pytanie mi żeś zadała, ci powiem. Zadał? Zadała? Za co? Za nic. No jestem chyba dziewczyną. Ale co masz w spodniach? Pizna. Victoria's Secret. O, to teraz się mogę zastanowić w takim razie, czy podać Instagrama. A ile masz lat? 14. Nie no, mam 16, żartuję. A, no to jednak podam Instagrama. Albo nie, ty mi podaj, bo ja się wstydzę. Ej, ty masz chłopaka, kuźwa. To jest mój brat. To jest mój chłopak tak naprawdę. Co tutaj się dzieje? To jest ten Rizler. Pod prysznicem, seksiaku. Ciesiura, tylko się nie rozłączaj, dobra? No. Tylko się nie rozłączaj i się nie przeraź, dobra? No. Nie bój się. To wszystko w porządku. Dobra, dziewczyny, bo ja mam taki problem wstydliwy trochę. O, zajebisty koń. A propos waszych koniów, miałem taką sytuację. Chodzimy do mnie do pokoju, już trochę wino wzięliśmy, w ogóle tak romantycznie, nie? Ona mnie tam łapie, mnie rozbiera i w ogóle widzi, nie? To co mam w spodniach. No i się zaczyna ze mnie cisnąć bekę, czaisz? I mówi, że to jest za mały sprzęt i normalnie się ubrała i wyszła. No a ile miałeś? Centymetrów, że tak wyszła. 14,5. Co? Ja wiem, jaki to jest, ale... To nie jest mały. Moment. To jest dobry rozmiar? To jest wystarczający. Norma. Może się wystraszyła? Że za duży? No, może dalej, może że ja... Hejka, naklejka. Co tam u was dziewczyny? A cię nie interesuje, ile koleżanka tutaj ma lat? Ale co, nie mogę się z nią przywitać, bo ma na przykład 13 lat? To nie jest nielegalne. No tak, ale się pytam, czy ciebie to nie zainteresowało, ile ma lat? Co właśnie kobiety? Ja nie rozumiem czasami ich pytań. Ona nie chciała mi powiedzieć, ile ona ma lat, tylko ja musiałem się zapytać jej, ile ona ma lat? To jest ten! To jest ten! No! Widzisz to, Martyna? Nagrywasz to? A ile masz lat? Powiedz mi, czy nagrywasz. A powiedz mi, ile masz lat. Powiedz, czy nagrywasz. A powiedz, czy ma ile masz lat. 12. Nie! No skipnął! Co ja widzę, widowie? Ale ma zajebiste cycuszki, pamiętoliłbym. Do you talk something? Shake, 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 shake. Are you speed? Ej, o co tu chodzi, what? What? Ej, to był I show speed? Ej, to był I show speed na Ome? Ja cię kręcę! Ale się dałem sprankować, co ten chłop robi? Kuma, chodź! Spotkałem iPhone Speeda na Ome. Tano. No serio ci mówię. Masz nagrane? Mam nagrane. Oj, tak to nie jest. Tak siedział? On robi streama? Nie wiem. No to sprawdźcie, robi streama. Gdzie na YouTube? A na czym? No na Twitchu. Nie, on robi... Jopier. Co jest? Ja cię kręcę! Przecież tam, tu byłem! Jestem Majszą Speeda! To nagraj to na tym, na Instagramie. Coś ci cieknie z nosa. No gdzie, co ty gadasz? No weź, masz, dla ciebie. Wytrzyj. No gdzie, człowieku? No wytrzyj sobie. Co ty gadasz? Wyglądasz jak taki jeb***ny przegryw życiowy. A pokazać ci fiuta? Pokaż, taki mały, nic nie widać. A mówię, że masz ładne oczy. Dobra, dziękuję. Ładną masz mordę.
O, dziękuję. No, i co taką? No, taką słodką. Ile wy dziewczyny macie lat? 15. Jeżeli zostawicie pod tym filmem 12 tysięcy łapek w górę, to ja zamawiam takie same silikonowe bimbały i też będziemy trollować ludzi na Ome. Także serfero to Marka, narka.